Problem dzików w naszej gminie to nie nowość. Już od dłuższego czasu mieszkańcy z różnych miejscowości skarżą się, że te dzikie zwierzęta niszczą im posesje, drogi, a także pola uprawne. Po zgłoszeniu problemu przez sołtysa wsi Klecie Jana Sarneckiego, TV Brzostek postanowił udać się w miejsca, w których gospodarze ucierpieli najbardziej. Widok, jaki zastaliśmy, okazał się momentami piorunujący. To zryta w sobotę i niedzielę droga dojazdowa do posesji państwa Rachowiczów. Jak widzimy, już teraz jest ona niemalże nieprzyjezdna, a co będzie w wypadku, gdy aura pogodowa będzie mniej sprzyjająca? Należy również dodać, że w pobliżu mieszkają starsze, często schorowane osoby. Wątpliwym jest, żeby przy obecnym stanie drogi mogła przejechać tędy karetka. Na załączonych zdjęciach będzie widać, co mogą zrobić dzika zwierzęta, no akurat dziki tutaj. Jak Państwo widzicie, no rozpacz, gdzie popatrzeć, wszędzie i przed ani dojść do domu, ani tym bardziej nie dojechać. Ściągnęliśmy tu telewizję, żeby pokazać, co jest. Jeszcze będą zdjęcia z innych stron. I główną rzeczą, która tu jest, jest problem ze żwirem na drogę i po prostu trzeba im jakoś tu pomóc z dowozem tego żwiru, no bo jak Państwo widzicie tu jest dopóki śnieg nie spadnie, no wyruszanie cięta świata zawsze, trochę śniegu popada, czy deszcz poleje, to my jesteśmy już całkowicie odcięte. Jesteśmy sami, bo obydwoje starzy, chorzy, schorowani, mąż po ciężkiej operacji, no i naprawdę potrzebujemy pomocy, nie tak żebyśmy się tego, tylko potrzebujemy pomocy, żeby droga była dojeżdżona. No w każdej chwili ani pogotowie tu nie dojedzie, nie daj Boże jakiego wypadku, nieszczęścia, no to kto nas tu poratuje? Zastaliśmy ich akurat, jak równają tam wejście do domu, to po prostu pod sam dom tam jest zryte z drugiej strony tam. Oni się niczego nie boją, jeszcze lampy tam dami w nocy i trąbiło się i wołała. Sąsiada psa zagryzły. Nic nie było, u sąsiada zagryzły psa. U Michońskiego, także. No, bo to jest. Ile było? No tak około 40 na pewno. No to jest, bo tu jest okno i tu Zosia mówi, że tu miała obserwację stamtąd, jak to wszystko. Raz był, to mnie barchlaki, większe takie byki, kurde i no, tak, całe stada. Ten masakr, to się tak widzi, ale... A przez ubiegłe lata też się pojawiały? No pojawiały się, ale mniej, te drogi trochę tak poszczerbiły, no, ale nie tyle, no, w tym roku no to już tak. No to widać. Widać. O, to, jeszcze pytanie, bo ja tu wczoraj byłem po południu, no. Po telefonie przyjechałem tu, i słyszałem tutaj strzały, tu były polowanie, byli tu nie, gdzieś. Nie było, nie, bo rozmawiałem z Helcią, to nie było. Krajszynka, Baśka, ale tam ludzie chodzą na grzyby, to też się obawiamy, noszą ze sobą petardy, no. Idą w las za grzyba. No bo wczoraj jak przeszedłem Baśka, dzwonił do Helcy, to goda, że a spłacze dziobo, tak i zmasakrowe, tak samo kochał. No to jedziemy tam później z panem Pawłem i tak. Same posesje również nie zostały oszczędzone. Jak widzimy, dziki podchodzą pod same drzwi domu, budząc często lęk mieszkańców, którzy po zmroku nie wychodzą z domu. Jak informują ludzie mieszkający w okolicach Bukowy i Kleci, stada dzików liczą niekiedy około 40 osobników, które w tak dużej grupie atakują zwierzęta hodowlane, a u jednej z rodzin dziki zagryzły psa. To już trawnik przy domu państwa krajewskich Bukowej. Trawnik, a raczej jego pozostałości. Tutaj również szarżujące zwierzęta zniszczyły posesję aż po same drzwi. Jak mówią sami gospodarze, czegoś takiego tutaj jeszcze nie widzieli. Pani nie będzie mówić, bo mnie się już tak chce. Panie, to jakbym to zobaczyła z soboty na niedzielę, to byś Andrzej serce żolu pękli. Dzwoniła do nich. No i co ja z tym mam zrobić? Tutaj właśnie przyjechał szef do tego. Chcemy to sfilmować. Później niech to ktoś coś z tym zrobi, bo to jest... No to warzecha to jest jeszcze, ja go dam, do jakich, nie wiem gdzie to, gdzie do urzędu marszałkowskiego, gdzie to dać, gdzie to pnąć, w ogóle co to z tym? Koło łowieckie. Chodziłam wczoraj do niego. Śmiech. Mówię mu tak, panie, przyjdź panie zobaczyć jak to wygląda. Widziałem pani Drozdowej. Pani Basiu, niech mi pani nie opowiada jak wygląda dziki rejon
bo ja dobrze wiem. Panie, no pewnie, mówię pewnie, bez komentarza, a mnie nie ma. Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski zapewnił nas, że w związku z tą kryzysową sytuacją ma się udać w środę do nadleśnictwa w Kołaczycach w celu rozwiązania tego nękającego mieszkańców problemu. Sami mieszkańcy często ze łzami w oczach apelują do władz lokalnych o pomoc w naprawie drogi, która w wielu przypadkach stanowi jedyny dojazd do posesji. A my, jako telewizja, widząc szkody, jakie w ostatnim czasie wyrządziły dziki, dołączamy się do tego apelu. Czy naprawdę musi stać się jakieś nieszczęście, żeby problem dzików został wreszcie w należyty i skuteczny sposób rozwiązany?